Zastanawiacie się, dlaczego niektóre kurtki motocyklowe mają w zestawie protektory, a niektóre ich nie mają. Zastanawiacie się również, jakie protektory wybrać do swojej kurtki w przypadku, kiedy tych protektorów nie mają. Na te i wiele pytań odpowiem w tym szybkim materiale. Zapraszam do oglądania. Większość kurtek, które my mamy w swojej ofercie, czy to są kurtki turowe, czy są kurtki miejskie, niektóre kurtki miejskie, na przykład z innych firm Shima, mają protektory pleców, a niektóre i w większości przypadków, nawet te drogie, kurtki nie mają protektorów pleców. Czyli patrzymy tutaj, na odwrocie nie ma protektorów. Dlaczego? Już tu masz. Ponieważ, jak dobrze wiecie, certyfikacja odzieżowa jest bardzo rygorystyczna. Skupia się głównie na materiałach, głównie na materiale poliestrowym, na kurdurze. Ona ma spełnić oczekiwania i nie może się przetrzeć przy danej prędkości i stąd wychodzą właśnie klasyfikacje bezpieczeństwa. Podwójne A, pojedyncze A, potrójne A, B i C. I tutaj klasyfikacja nie wymaga, żeby kurtka miała w standardzie protektory, ale to nie oznacza, że niektórzy producenci nie dają tych protektorów w cenie i to już Wam ułatwia. Ale jak już macie kurtkę, gdzie nie ma tych protektorów, pewnie zastanawiacie się, jaki protektor wybrać. Już tłumaczę. Ja jestem teraz w trakcie przygotowywania odzieży dla klienta i zaraz na koniec zobaczycie sobie, co wybraliśmy. Kurtka Ozontour nie ma protektorów. No i tutaj klient przede wszystkim zapytał się, jaki protektor wybrać. Tutaj widzicie na przykład protektor D3O z Helda i protektor Sasteka. Czym one się różnią? Już tłumaczę. Materiał D3O z Helda to jest protektor level 2, ponieważ protektory w swojej klasyfikacji bezpieczeństwa dzielą się na level 1 i level 2. Czym one się różnią? Przede wszystkim przepuszczalnością energii, którą uderzamy o ziemię na nasze ciało, na nasz kręgosłup, ponieważ ten protektor potocznie nazywa się ochraniacz kręgosłupa. Są dłuższe, są krótsze, przeważnie są w takiej konfiguracji, jak tutaj widzimy, czyli M, S, S bądź M i kurtki mają już kieszenie przystosowane i zaraz pokażę na przykładzie naszego klienta, jak montujemy ten protektor. Wracamy do klasyfikacji bezpieczeństwa. Protektory level 1, no troszeczkę mają więcej tej energii do przepuszczenia, nie są aż tak dobrze skonstruowane, nie są z tak dobrych materiałów i przykład, jak uderzamy z jakąś siłą, to one nie powinny więcej przepuścić niż ponad 18 kJ, 19 do 20. Level 1 już ten height level, no już powiedzmy może przepuścić maksymalnie 8-9, czyli zobaczcie, jak spada nam uderzenie, spada nam ta siła uderzenia, którą protektor przepuszcza, dostajemy jakąś część i to nie jest jakoś bardzo szkodliwe dla naszego organizmu. A co najważniejsze, dokładamy tylko 80-100 zł do level 2, więc polecam serdecznie korzystać z troszeczkę droższych protektorów level 2. A teraz jak montujemy protektory? Tutaj mamy kurteczkę od wewnątrz i zobaczcie, każda kurteczka, jak nie ma membrany, to pod warstwą zewnętrzną mamy wszytą taką kieszeń. Jest to przede wszystkim kieszeń przystosowana, siateczkowana do naszego protektoru. Ona ma odpowiedni wymiar, więc protektory, które kupujemy, też mają wymiary, więc musicie dopasować na miejscu, w każdym sklepie Wam to ogarną. Co najważniejsze, dobra kieszeń musi mieć jeszcze podstawę, z którą tutaj dolna część protektora wchodzi i dzięki temu Wam nie spada. Protektor wtedy jest luźno zamontowany, on ma być elastyczny, ma być fajnie ustawiany do naszego kręgosłupa i zaraz Wam pokażę na przykładzie naszego klienta, jak to wygląda na naszych plecach. I zobaczcie, to jest kurteczka zamontowana bez protektora, czyli tutaj nie ma nic, co może odstawać, ale w momencie, kiedy uderzamy dużą prędkością o asfalt, no tutaj już nie ma nas to chronić, więc kręgosłup dostanie praktycznie całe uderzenie, od razu przejdzie na nasz kręgosłup, pewnie jakiś kręg pójdzie, może być rozdarty rdzeń kręgowy i może być problem. Więc rozwiązaniem są właśnie protektory, na przykładzie D3O i zobaczcie, one mają charakterystyczne wycięcia, więc protektor na plecy musi być zamontowany w ten sposób. Jak założymy go, jakby można powiedzieć, pod prąd, no to wtedy robi się nam taki troszeczkę garb niepotrzebny. Bo zaraz Wam pokażę, jak założymy ten protektor, to ten protektor musi być praktycznie niezauważalny, musi być lekki i fajnie na zdjęciu, jak zrobimy pozycję motocyklową, ten protektor będzie bardzo fajnie już przylegał do naszego kręgosłupa. A co najważniejsze, zobaczcie, on ma właściwości termiczne. Im jest cieplej, im my rozgrzewamy ten ochraniacz, wtedy on się bardzo fajnie nam układa do naszego odcinka piersiowego bądź tutaj lędźwiowego. Zobaczcie, mamy już założony protektor, praktycznie go nie widać i teraz jakbyś mógł troszeczkę się zgarbić. Ok, i zobaczcie, praktycznie jest niezauważalny, ale on jest tutaj, czyli jest delikatnie zejście, czyli nie mamy pod prąd, nie mamy pod górkę. Tak ma być zamontowany właśnie prawidłowo protektor. To protektor jest od praktycznie kości tutaj lędźwiowej, kręgów lędźwiowych, aż po odcinek piersiowy, po dolną część odcinka szyjnego. A teraz Wam zaraz pokażę, kolega mi przytrzyma telefon, jak się zachowuje protektor przy bardzo mocnym uderzeniu. Jak on jest miękki, jak go delikatnie dotykamy, a jak twardnieje przy uderzeniu w taką belkę metalową, wtedy zobaczycie, jak działa protektor. Zobaczcie, tutaj już mamy protektor, akurat go ściągnąłem z kurtki, on jest bardzo fajny, rozgrzany, elastyczny, można go praktycznie wywijać. I teraz chciałbym Wam pokazać, zobaczcie, protektor, jak delikatnie go się tutaj dotyka, to on tak fajnie mięknie, fajnie odkształca się. Teraz zobaczcie, jak się zachowuje protektor, jak na przykład bardzo szybko, możesz nam podejść bliżej, bardzo szybko uderzy na przykład w taką metalową beczkę. I teraz zobaczcie, jak kamień. Ona bardzo fajnie, te cząsteczki twardnieją, wtedy chronią nasz kręgosłup. To, co uderzy w tej części, tak jak mówię, ten protektor level 2 nie może przepuścić około 8-9, nie więcej. Więc tutaj dostajemy już jakąś tam część, ale wtedy nasze ciało to spokojnie ogarnie. Więc polecam protektory pleców. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł. Obserwuj po więcej.